Cześć, cześć. Z tej zapraszam do... cześć, dajcie z tej strony Robert, zapraszam do 162 już piątej. Witam, witam, witam. Słuchajcie, zanim przejdziemy sobie do pytań, zrobimy sobie od najnowszych. Od najnowszych. Tu musimy sobie wczytać kolejne pytania. Zanim przejdziemy do pytań, kilka takich no, ważnych informacji, naprawdę ważnych informacji. Po pierwsze, w przyszłym tygodniu Q&A nie będzie na pewno na 100% z jednego prostego powodu no bo w niedzielę mi już nie będzie jeden MWC, więc no, po prostu przełożymy sobie to też. I myślę, że teraz też zrobimy sobie takie Q&A o MWC. Więc możecie pytać o różne rzeczy związane z MWC. Druga kwestia jest tego taka, że to będzie trochę przydługawe, ale myślę, że warto. Myślę, że warto i liczę tutaj na Wasze wsparcie. Słuchajcie, część rzeczy, jeżeli chodzi o komentarze, zauważyłem, że po prostu wygląda to niestety słabo. Znaczy, komentarzy jest dużo i to jest bardzo fajne. Natomiast zauważyłem, że niestety część osób pyta pod różnymi filmami, liczy, że nie zostanie odpowiedzi. Tak jak mówiłem, odpowiadam na wszystkie komentarze. Czasami jest to jeden, czasami dwa dni później, ale odpowiadam. Więc te odpowiedzi się pojawiają. Natomiast kwestia jest tego taka, że postanowiłem, że część osób, część osób, część pytań, które, które gdzieś tam się pojawiają, będę przerzucał w inne miejsce. I od no, dwóch tygodni tworzymy jest grupa osób, która, która gdzieś mi tam pomaga tworzymy po prostu forum. Jest forum: robbernawrowski.com, łamane na forum. Tam są wypisane wszystkie modele telefonów, które ja testowałem. Tam są wszystkie jakieś te recenzje, czy przynajmniej większość tych głównych modeli. Są jakieś dodatkowe tematy związane z poradnikami, są tematy takie na luzie, możemy sobie na luzie pogadać. Będzie też temat związany stricte z YouTube'em, wszystkie rozwiązania YouTube'owe będą, więc wrzucam wam oczywiście tutaj link. Bardzo serdecznie zapraszam do zarejestrowania się, bo to normalnie forum, zarejestrowania się i przede wszystkim wejście w dany swój telefon i napisanie swojej opinii o telefonie. No i oczywiście, jeżeli macie pytania, no to są oczywiście odpowiednie działy, problemy i tak dalej, więc no zapraszam. Liczę, że to się jakoś rozbuja z jednej strony, bo po prostu będę mógł później kierować ludzi, jeżeli ktoś ma jakieś problemy. W konkretne miejsce, a nie że gdzieś tam był jakiś komentarz na YouTube, który ktoś musiałby odnaleźć albo ja go muszę szukać i to dużo więcej miejsc, czasu zajmuje, więc no mam nadzieję, że, mam nadzieję, że tak się uda. Eee, szybko wyzdrowiał. No już prawie, prawie jestem już zdrowy, więc dzięki bardzo. Jedziesz do Barcelony Premier s 7 Tak, będę, będę jak najbardziej. Do, której, do którego odcinka będzie prowadził Q&A? Znaczy powiedziałem, Q&A będę prowadził tak długo, aż będzie zainteresowanie Q&A. Wiem, że to może być problematyczne w przyszłości. Jeżeli by się zdarzyło tak, że rzeczywiście miałbym dużo więcej subskrypcji i dużo więcej, na przykład około tysiąca pytań byłoby w QA, to jest to problematyczne. Natomiast no, mam nadzieję, że, że będę mógł zawsze w tej niedzieli poświęcić te dwie, nawet 3 godziny na, na zrobienie tego QA. Dzięki Robercie, za odpowiedź, Czyli zostają mi A3, A5 Stara. Znalazłem też A5 2016, G4 szybko stanie nowa A5. Wchodzi teraz G5, to G4 stanie. Nie jest to, nie jest to jakiś taki wyznacznik, że od razu, bo pamiętaj, że G5 musi najpierw wejść na rynek, czyli po premierze od razu nie stanie. Natomiast może jak wejdzie na rynek, gdzieś tam G4 jeszcze straci parę stówek. Znaczy, jeżeli chcesz kupować ten telefon teraz, to faktycznie do MWC został tydzień, więc no ja po prostu bym poczekał. Bo teraz kupowanie to. Okej, okay, no jest sporo tych modeli, tylko że nie wiadomo, co się pojawi, nie wiadomo, co nowego wyjdzie, i, i jest to o tyle problematyczne, że możesz kupić telefon, a okazać się za dwa tygodnie, że, że okej, okay, wyszło coś tam fajnego, a rzeczywiście inne telefony staniały i, i, i tylko na tym stracisz, więc ja bym po prostu troszkę poczekał, wstrzymał się. Ten tydzień chociaż, zobaczyć, co będzie. Myślisz, że warto myśleć teraz o Mate 8, czy jednak poczekać na tegoroczne premiery? Co poleciłbyś w zamian za ten model? Co myślisz yy, o TV Max Pro? Yy, myślisz, że kolejny killer flagowców? Nawet tego urządzenia drugiego w ogóle nie znam. Mate'a 8 no czekam, już, myślałem, że już będzie, jeszcze przed MWC. <laughs> Okazało się, że chyba jednak nie. Myślę, że, że warto poczekać. Myślę, że warto poczekać. Ok, widziałem że, MW, na MW, znaczy widziałem, że Mate 8 rzeczywiście dobrze daje radę. Natomiast nie wiadomo, czy konkurencja nie pokaże czegoś lepszego, tak? Ja się, znaczy dla mnie to jest proste, ja bym się po prostu wstrzymał. No bo jeżeli chodzi, telefon nie kupujecie na rok, tak? No więc, czy nawet jeżeli tylko na rok, no to warto po prostu pomyśleć o tym, żeby żeby się zastanowić nad tym i przeczekać, i przemyśleć to w kontekście tego, co pojawi się na MWC Czy warto kupić jeszcze iPhone'a 5S? No myślę, że tak. No to wiesz, no to oczywiście chodzi o, jakiś, o, o mniejszy budżet. Jeżeli jedynym rozwiązaniem jest Apple, no to oczywiście. Wiele osób uważa nadal, że 5S jest chłodniejsze od 6 i 6S i tak dalej. Jest to jeszcze jeden z tych telefonów, który rzeczywiście no, ma dobre podzespoły. Jest taki bardziej kompaktowy, obudowy, nie jest aż taki duży. Więc no, wszystko, wszystko zależy od tego, kto co moim zdaniem potrzebuje. No, jest kilka osób, które kupiły ostatnio 5 s bo się pytały, co tam wybrać jakiegoś średniaka czy 5 s Powiedziałem, że. Że to faktycznie może być dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś jest po Apple i, i chciałby po prostu albo chciałby spróbować sobie jakiś produktów Apple, no to myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Mam problem. Posiadam ładowarkę indukcyjną oryginalną S6, jednak mam problem, gdy telefon ma 50% baterii i kładę telefon na pad indukcyjny, to telefon nie chce się ładować albo zaczyna... Znaczy to jest znany problem yy, z jednego prostego powodu. Yy, la, dlaczego? Bardzo często ja to też miałem przy bardzo niskim naładowaniu. Niestety, indukcyjnie telefon się nie chce ładować. Proponuję po prostu nie rozładowywać go do tego momentu albo yy, no podładować go chociażby zwykłym kabelkiem do, do, tych, 10, do tych tam 20-25% i wtedy go położyć. Generalnie powinno być wszystko ok, że, że go kładziesz na ładowarkę indukcyjną i powinien się ładować. U mnie też był ten problem, że po prostu, jak było bardzo niskie napięcie, znaczy natężenie prądu i w akumulatorze, no to niestety mm, nie chciał się ładować. Nie wiem z czym to jest związane, niestety. Eee, no, podpięcie pod oryginalną ładowarkę, to, to już swoją drogą jest to jakieś dobre rozwiązanie. Cześć. Zachęcam Twoim filmem, świetnym wyglądem, ekranem oraz tym, że używasz S6 Edge, zdecydowałem się na jego zakup. Czy polecisz coś względem tego telefonu, Aplikacje, sposobu utrzymania jakieś ustawienia? Zresztą nie wiem, no, sam pewno do tego dojdziesz. Fajnie, że się zaopatrzyłeś w telefon. Pomyśl też o jakimś tam, może, pokrowcu albo o czymś, bo to jest dość istotne. Polecam, oczywiście, no, przejrzeć sobie wszystkie top aplikacje, i tak dalej. Moje filmy związane z, z tym, jak wygląda to u mnie po miesiącu użytkowania, jeżeli chodzi o s 6 Plusa. Więc no. No tych rzeczy jest naprawdę sporo aplikacje. Pamiętaj, żeby korzystać z optymalizacji aplikacji. Ja mam tak zrobione, że właściwie ustawiłem sobie ten krótszy czas, czyli po trzech dniach, żeby mi optymalizował aplikację jeżeli z nich nie korzystam i mi się wydaje, że to jest fajne. Właściwie część aplikacji mam w ogóle zrobione na zawsze optymalizuj. Te aplikacje, które korzystam sporadycznie a wiem, że zużywałem dużo, yy, pro, znaczy dużo energii, na przykład Swarm. To jest aplikacja, która wcina baterię, potrafi wciąć baterię maksymalnie, natomiast korzystam z niego raz na jakiś czas, czasami częściej, czasami rzadziej. Yy, i, I wydaje mi się, że to jest akurat sensowne. I ta aplikacja po prostu w tyle nie ma powiadomień, natomiast nie zużywa też yy, bezpośrednio energii. Przecież prowadził jeszcze jakieś ciekawe, ciekawostkach o smartfonach, tabletach. Technewsy powinny wrócić. Powinny wrócić, tylko że brakuje mi czasu. Za dużo mam sprzętu, bo wiem, że Wy chcecie sprzęt, a ja później nie mogę się z tym wyrobić, więc... Technewsy powinno być. Wiem o tym, co powiedział, jak powinny być. Myślisz, że Hyundai jeszcze długo się utrzyma? No, tak jak odpowiedziałem, no... Liczę, że tak. Liczę, że tak. No, widzę, że teraz jest ponad 240 pytań. Jeżeli chodzi o, o odcinek, czy tam powyżej 200 pytań, więc jest to sporo, zajmuje to około godziny dobrej. Wszystko w zależności od tego, czy, czy sprawnie, czy niesprawnie odpowiadam, czy te pytania są konkretne, czy też nie. Natomiast no mówię, no chciałbym jak najdłużej, no bo to jest też tak, jest też 162 odcinek teraz, więc to jest naprawdę taka seria, która rzeczywiście długo jest z nami i dla was jest też takim wyznacznikiem, że okej, okay, no mógł na początku sobie robić serię taką, bo. Bo chciał, bo wszyscy mają QT, bo, bo chciał sobie prowadzić po prostu, że, żeby było i w ogóle, żeby nabić sobie więcej e, komentarzy. Natomiast no teraz, jakby tego aż tak bardzo nie potrzebuję, bo przecież jest bardzo dużo komentarzy w innych filmach. Natomiast to staram się systematycznie tak samo prowadzić, i myślę, że, że to jest też taki wyznacznik, że no jakby takiej kontynuacji tego, co się tej systematyczności, o której zawsze tak dużo mówię. Ja czekam na S7 i Note 5, a już nawet z tego co wie, jest mi wiadomo to jest Note 6, no były jakieś tam przecieki, ale wiecie, no, telefon może już powstał fizycznie, na pewno kilka wariantów, ale czy, czy, ja bym się na razie na tym nie skupiał, no zobaczymy co, co się w S7 pojawi. Dobry laptop do 2000, żeby był World of Tanks na maksymalnych ustawieniach, znaczy no to na pewno, jeżeli chodzi o lapki, to ciężko mi powiedzieć, bo te gamingowe się zaczynają gdzieś tam od czwórki, natomiast czy tam 3,5 powiedzmy. Natomiast na pewno zainwestuj w urządzenie, które będzie miało zewnętrzną kartę graficzną, jakąś jak najmocniejszą w tej klasie, jak się da, żeby było minimum i 3 albo i 5. Nie żaden Intel Core czy coś, bo to, bo to niestety później gorzej wychodzi. No i jeżeli nie chcesz wydawać na samym początku, to rozejrzyj się za takim urządzeniem, które na przykład, no powiedzmy, ma tam 4 GB pamięci RAM czy 8, ale jest to zrobione na jednym slocie. Masz drugi slot, żeby móc sobie wymienić, na przykład, dołożyć drugą ósemkę później, no bo to jest dość istotne, moim zdaniem, rozwojowo. No i dysk SSD, polecam, polecam. Mniejszy dysk kosztem naprawdę większego talerzowego to, to jest super rozwiązanie. A według ciebie producenci piszą, on, np. przykład 1 GB RAM, a rzeczywiście 900 MB, w końcu łatwiej podać liczbę przybliżenia użytkownika, wci wciskać kit. Yy, znaczy wiesz, co, to też tak nie jest, bo, bo fizycznie to urządzenie fakt ma kość 1 GB wlutowaną na płytę główną, tak? To, to tak nie jest. Natomiast kwestia jest z tego taka, że część rzeczy jest blokowana dla systemu, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, więc. Yy... No myślę, że, że po prostu no, w jednym przypadku jest tej pamięci więcej, w drugiej mniej zabierane i, i bardziej orientacyjnie to jest ten 1GB, że chodzi o, o to, co jest wlutowane na płycie. Wiadomo, że nie mamy dostępu do wszystkiego, no i wiadomo, że jedna nakładka więcej zużyje, druga mniej, czysty Android najmniej. I to, I to jest też, jakby, rozwiązanie, które, znaczy podejście, które, które ja też prezentuję u siebie na filmach, pokazując właśnie zawsze to zużycie pamięci, jeżeli chodzi o dane urządzenie. I tam ma problem z, ga z Galaxy S6. Gdy poruszam telefonem, słuchać dźwięk, tak jakby coś się poluzowało, ktoś tak mi miał, to jest normalne. Taki kolega zresztą napisał, to jest stabilizacja. U mnie jest. U mnie jest to samo. I to jest stabilizacja. Stabilizacja optyczna ma to do siebie, że to jest element fizyczny. Nie cyfrowa, jak, jak cyfrowa, że, że po prostu jest to robione elektronicznie, tylko musi być tam mechanizm fizyczny. I na ogół jest to rozwiązane tak, że po prostu soczewka jest na kilku jakichś tam takich małych drucikach, czy, czy jakichś innych elementach, które delikatnie się ruszają. No i jak ty im począśniesz, no to on jednak ma ten luz gdzieś w sobie fizyczny, więc po prostu słyszysz to, ale to spoko, to jest wszystko OK. Mam do wyboru. P8, A5, Z3 Compact, iPhone 5S. Ja bym wziął z tego A5. Dlaczego? Znaczy, Aha, bo to jest P8, nie P8 Lite. Nie no dobrałbym z tego albo A5, albo P8. Z3 Compact jednak jest dużo słabszy od tych pierwszych dwóch telefonów pod każdym względem, moim zdaniem. Znaczy, pod każdym. No, przede wszystkim jeżeli chodzi o aparat. Na pewno a bateria sobie nieźle radzi, w P8C jest, w jest skaner odcisków pasów, w p rzeczywiście ten aparat jest dużo lepszy, ten Z3 Compact jest bardzo słaby, bardzo słaby iPhone 5S. Jeżeli chciałbyś się wyładować i próbować czegoś z Apple, to, to oczywiście jest taka możliwość. Tylko już ci mogę powiedzieć, że no może nie wydajnościowo, no bo wiadomo, że tam trochę inaczej to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o aparat, to na pewno w 5S jest dużo gorszy niż w Apple's i w Pausomca. Więc ja bym się. Ja bym się skupił na tych dwóch pierwszych propozycjach. W zależności od tego, co ci bardziej pasuje wizualnie, oczywiście, no, kilka funkcji jest dodatkowych w apiące. Kilka rozwiązań fajnych jest, jak malowanie światłem w p Do wyboru do koloru, co komu bardziej pasuje. Jaki telefon najbardziej opłaca się kupić, co na względem wykonania we wrześniu? We wrześniu, kolegu, to no, tak jak napisał Pablito, we wrześniu będziemy o tym rozmawiać. Do września może tyle telefonów wyjść, tylko we wrześniu wiesz, we wrześniu jest też MWC. Jest też IFA, więc tam znowu się pojawia nowe modele i nie tylko flagowce, ale również średniaki. Więc do tego czasu jeszcze sporo, sporo miesięcy. Na czym polega być ambasadorem Samsunga? Czy masz za to jakieś pieniądze, czy to jest praca, czy to jest tytuł, po prostu masz jakieś obowiązki związane z tym? Nie, to jest po prostu. Mm, Wygląda to na takie zasadzie: nie, nie ma za co, nie ma jakiegoś, nie wiem, kontraktu, nie ma jakichś pieniędzy i tak dalej. To chyba nie jest jakaś tajemnica, o której nie mogę mówić. Natomiast no po prostu, w związku z tym, że, że jesteś osobą, która na przykład dużo fotografuje potrzebuje telefon do fotografii i tak dalej, Samsung ci po prostu daje telefon, który, którym możesz robić zdjęcia. no Ja często robię na przykład zdjęcia różnych nowych produktów, które do mnie przychodzą. No to jest bardzo przydatne w mojej pracy. Po prostu mam urządzenie, na które mogę sobie skonfigurować wszystko, mam e, naprawdę konkretny sprzęt, gdzie mam wszystkie konta mailowe, wszystkie rzeczy mogę załatwić, obsłużyć właśnie forum za pomocą tapatalka, bo można się tam zalogować oczywiście, jakby co e, i wiele innych rzeczy, więc no, tak to bardziej wygląda, że, że po prostu to jest narzędzie bardziej do pracy, e, wykorzystując kilka ciekawych funkcji, więc e, no jak najbardziej. Ale obowiązków też związanych z tym bezpośrednio nie ma. Niedziela z Q&A. Tak, to jest tra tradycja. Cieszę się, że, że część osób już tak mocno czeka na tą seria. Czemu nie było w tym Q&A mojego komentarza? Wiesz co, Odpis odpisywałem tutaj. Wiesz co, generalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli... No, już pomijam to, że to była reklama twojego kanału. Ja staram się nie reklamować kanałów, jeżeli sam nie uznam tego za stosowne. Ale generalnie wszystkie linki, które są, idą automatycznie do spamu. To jest takie zabezpieczenie, przed tym, żeby nie wrzucać na przykład jakiegoś linka w stylu: O, tu super oferta! i teraz moi widzowie wejdą i, O, fajna oferta!, wejdą, klikną, a tam się okaże, że wirus, tak? No i ja musiał to mimo wszystko sprawdzić, sprawdzić zobaczyć, czy, to, czy ten link jest faktycznie jakiś zaufany, czy też nie. Więc automatycznie linki, zresztą to jest standardowa opcja już na YouTube, po prostu są blokowane. Takie pytanie: jest opcja, żeby wgrać sobie niebrandowany soft na Androida bez utraty gwarancji? No niestety nie. Niestety nie. Wygląda to w ten sposób, że. Znaczy, Według, według. To zależy też od procenta, ale według różnych, różnych właśnie źródeł jest tak, że samo wgranie oprogramowania na, nowe, na dane urządzenie, jeżeli to jest oryginalne oprogramowanie, to nie jest złamanie gwarancji. Natomiast już ingerencja w, w software jest. I to jest takie zamknięte koło, niestety, troszeczkę. To jest o tyle skomplikowane, że raz, że możesz to zrobić. I często jest tak, że serwis nawet, serwis nawet nie dojdzie do tego, że, że coś takiego się stało, więc nie mają ci jak tego udowodnić. No ale z drugiej strony może coś ci się stać. Jak coś ci się stanie podczas wgrywania oprogramowania, ja oddasz telefon i oni to wykryją, no to mogą ci wtedy nie uznać gwarancji, i możesz zostać z ucyklonym telefonem za kilka tysięcy złotych, no więc to jest ten problem taki bardziej nie kwestii, no bardziej moralny bym powiedział, czy ryzykować, czy też nie. Na zdrowie! Jak ci idzie w Zombie Catchers? Gram, gram, ale teraz już na różnych telefonach, bo mam kilka oczywiście. Na Alcatelu zawsze robię sobie wolne miejsce, odinstalowując kolejną aplikację. Tej pamięci tam nie ma jakoś super dużo, a, te a nowa gierka, która się dzisiaj pojawi, też sporo zajmuje i jest też mega wciągająca, więc no pewno około 18 się pojawi, więc zapraszam. Gdzie pisać pytania? Tutaj możesz oczywiście. Kupiłem Alcatel Smartwatch. Dzięki twojej recenzji jestem zadowolony. Za ten cenę przykład konkurencję polecam. No i dobrze. Najważniejsze jest to, pasuje. Ja mówię zawsze, to, że ja mówię, że coś tam jest słabe, czy tak, to nie znaczy, że komuś to nie musi odpowiadać. Tak, no, jest dużo osób. To jest tak samo jak z wyglądem. Tak, mnie się może coś podobać, wam nie, albo na odwrót. Więc yy, to jest kwestia indywidualna. Live jest super. Kiedy będzie? Miał być w tym, w tym tygodniu. Chciałem zrobić w piątek, tylko w piątek jeszcze się na tyle źle czułem, że właściwie tutaj mogę sobie pociąć smarkanie i kaszel, kaszel, tak dalej. Natomiast w live nie mogłem. Nie chciałem robić po prostu jakby słabego odbioru. Podejrzewam, że live zrobimy może w piątek, ten przed MWC. To by była chyba dobra opcja. Mam pytanko. Kupiłem ostatnio Xperia Z3, z której jestem bardzo zadowolony, bardzo, bardzo zadowolony. Poprawiam kilka, poprałem parę aplikacji, głównie i dość często oglądam na nie filmy. Zdarza się 2,5 godziny na dzień. Czy telefon bardzo się zużywa przy oglądaniu, bo mam, mama mówi, żeby nie zajezdzić baterii? Co ty myślisz i gdzie mogę zadawać pytania w serii QT? No tutaj, tak jak zadałeś to, 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 to pytanie się już liczy w QT. Słuchaj, wiesz co? Ja bym, ja bym się aż tak bardzo do tego nie, nie, tego, nie przyzwyczaił. Znaczy, ja opisałem problem ładowania, a żywotność baterii właśnie na forum, więc zapraszam, może sobie ktoś tam wejść i tam jest kilka takich ciekawych dość porad, co zrobić, a czego nie robić. Natomiast ja uważam, że urządzenie, jeżeli nam służy do rozrywki, do pracy, to tutaj nie ma jakby mowy o tym, żeby, żeby oszczędzać je, a nie będę go dotykał, bo, bo baterie za szybko będę zużywał i szybkie rozładowywanie też jest niekorzystne. To akurat po tym względem nie patrzę. To ma urządzenie nam służyć do pracy, no to jeżeli chcemy, to gramy, jeżeli chcemy, to oglądamy filmy. Moim zdaniem na to nie patrz. Unikałbym w trakcie takiego cyklu, jak długo oglądasz film czy coś, ładowania baterii. Mimo wszystko poczekasz się rozładuje tam do 20% i wtedy podłącz i stara się w trakcie jakichś tam wymagających gier nie nie mówię że filmów ale w trakcie wymagających gier no nie ładować urządzenia bo wtedy ono się bardzo mocno nagrzewa natomiast yy, w trakcie rozgrywki ja bym się tutaj nie sugerował urządzenie jest po to ja, ja miałem momenty na przykład na naucie 4 na naucie 4 miałem takie momenty, że potrafiłem trzy razy w pełni naładować urządzenie. Rano, jak byłem w pracy, rozładowywał się, bo tam niektóre rzeczy musiałem zrobić. Po południu, dwie rzeczy kolejne i wieczorem, jak chciałem jeszcze gdzieś tam sobie przed telewizorem po rzeczy posprawdzać czy popisać na Twitterze, no to potrzebowałem już jakby trzecią baterię, więc no... Akurat u mnie było to bardzo duże zużycie, natomiast ja nie uważam tego za jakieś złe rozwiązanie. Natomiast warto pamiętać o tych rzeczach, żeby nie ładować w trakcie jakiejś tam silnej rozgrywki, bo to wysokie temperatury niestety nie sprzyjają bateriom. Czy zamierzam, że zrobić recenzję smartfona z zagranicy, takich jak J5 albo 8? No wiecie, no mam teraz A7, której nie będzie prawdopodobnie. Ciężko mi jest dostać taką J7 albo A8. No, no nie wiem skąd mam to dostać. No kurczę, generalnie, jeżeli nie od Samsunga, to od kogo? Bo nie wiem, niemiecki Mediamarkt mi tego nie wyśle. No to, to tak nie działa niestety. To, to wiecie, to zawsze macie ograniczone jakieś możliwości. Niestety, to jest tak samo jak OnePlus X. No nie mam skąd go dorwać, więc go nie mam. tak, no, Mimo, że bym chciał. Niestety. Więc. Są ograniczone możliwości, i, i niestety nie wszystko jestem w stanie zrobić tak jakbym chciał, więc. No, tyle. Powietrze czy dobrze myślę. Eee, lepiej ładować mojego Galaxy J5 przez całą noc starą ładowarką z 3 która ma 0,7, niż oryginalną ładowarką do, nie do niego, która ma 1A. Korekt, amp zgadza się. Moim zdaniem tak. Płynie to jakoś zauważenie na wydajność baterii lub na jej długowieczność. Moim zdaniem nie, no lepiej niż teraz nie będzie, ale nie będzie też gorzej. A pamiętaj, że częste, częste ładowanie też to nie jest jakieś tam super rozwiązanie. Może z tą jedną amperową to też bym tak jakoś nie przesadzał. Bardziej chodzi tutaj o, o te ładowarki, które mają 2 ampery, mają jakieś szybkie ładowanie. W sensie, że podłączasz telefon do 23 i on właściwie o, o tam o... o to pierwsze jest naładowany i, i, i później jest sam czas tylko podpięty, nic więcej. Więc tutaj nie ma jakiejś tragedii, ale, ale im mniejszy prąd zawsze, tym lepiej. Im mniejszy prąd, lepiej. Po prostu lepiej dla baterii. Lepiej dla baterii, nic się nie stanie. Mniejszy prądem nigdy nic się nic nie stanie. Witam, posiadam G4. Po aktualizacji do 6.0 telefon zaczął masakrycznie zżerać RAM. Średnie zużycie wnosi 2,2, a przed aktualizacją zżerał mi 1,5. Czy to może, że Android 6.0 sam w sobie żera ten 1 GB? Czy znaczy wiesz co? To nie powinno tak być, aż takiej różnicy. Nie wiem, jakie jest porównanie, jeżeli chodzi o Android 5.0 i 6.0 w sensie stricte zużycia pamięci odnośnie grafik i tak dalej. Ale nie powinno to tak aż tragicznie wyglądać. Ja bym się zastanowił czy, czy jakieś tam aplikacje ci się nie dograły. Zerknij, bo oczywiście LG ma takie dwa centrum aktualizacji: oprogramowania układowego i drugie jest to aplikacji. Zerknij, czy tam ci się coś nie pościągało dodatkowe, rzeczy, których nie korzystasz, bo tam są różne jakieś aplikacje takie LG, właśnie. Zerknij tam, zobacz, czy, czy po prostu te rzeczy się nie ładują, wyczyść pamięć RAM. Nie tylko przez wyłączenie włączenie telefonu, ale po prostu wyłącz sobie telefon, bo włącz i później obserwuj, jakie rzeczy Ci tam dochodzą, bo, bo to może być dość istotne. Dziwne, dziwne, dziwne. Mam nadzieję, że jak już to jest jakiś problem, to pojawi się szybko jakaś mała aktualizacja. Robercie, i widzowie. Co myślicie o kupowaniu używanych modeli smartfonów? Chodzi mi o flagowce, flagowe modele nie pobite szybki. Ufajcie ludziom. Jest jakieś ryzyko, że może być sprzedawany gorszy egzemplarz, lepiej na pewnym kupić nową, ale dołożyć. Żeby nie było, że jestem słownym napiszę, że myślałem o modelu iPhone 6s Plus. Używany jest dużo tańszy niż w salonie. Co ty myślisz? Lepiej Allegro czy Olix? Dziękuję za odpowiedź, sam zabieram na telefon za kilka stówek, ratuje tyłek. Pisane z Motorola E2. Słuchajcie, wiecie co, ja uważam tak, że... Okej, okay, no trzeba szukać gdzieś tam jakiś ofert, bo mimo bo wszystko te telefony są drogie, więc to, to nie o to chodzi, żeby zawsze polecić nowy telefon ze sklepu mieć spokój. Kwestia jest tego taka, że to jest jak z samochodem używanym, ja już mówiłem. Tu mamy zawsze ryzyko, że historia tego telefonu jest dość dziwna, że, że było coś tam wgrywane, co nie powinno być wgrywane. Dodatkowo, kwestia jest też tego taka, że może się okazać, że na przykład mamy telefon innego regionu niż powinniśmy mieć, że te aktualizacje inaczej będą przychodziły to mówię bardziej o Androidzie. Natomiast jeżeli chodzi o iPhone'a, no to pamiętaj, że wszystko, że gwarancja leci tutaj od dnia pierwszej aktywacji, pierwszej aktywacji urządzenia, więc tutaj no musisz pamiętać, czy to jest telefon kupiony gdzieś tam z sieci, czy od operatora, czy, czy bezpośrednio w sklepie to tam już ta gwarancja leci i oczywiście można zawsze dużo taniej dorwać, ja polecam bardziej Olix, dlaczego, szukać po prostu ofert w swoim mieście dlaczego, bo jedziesz do takiej osoby, czy umawiasz się z nią powiedzmy, bo miałem takie okazje na stacji benzynowej i wprost takiej osoby mówisz, że, że wiesz, że ona jest tam powiedzmy z jakiejś twojej małej miejscowości, to raz, że możesz ją kojarzyć, jeżeli jest z większego miasta, no to no to zawsze wiesz, nie wiem, masz numer telefonu, bo na ogół w są. Jeżeli ktoś się zapewnia, że wszystko jest z tym modelem telefonu, ok, polecam po prostu zawsze przed takim zakupem skontaktować się osobiście i zobaczyć sobie taki model. No kurczę, no. To samochód też nie kupujesz, dzwonisz i mówisz, OK, kupuję, one, biorę i, i poproszę mi dostarczyć do domu. Jedziesz, oglądasz i, i nawet po dwa, czasami po trzy razy i sprawdzasz różne rzeczy. Więc tutaj również bym sobie po prostu posprawdzał, zobaczył, jak wygląda, rzeczywiście, czy nie jest porysowany, popytał. Pogadał z koleciem, czy z dziewczyną, bo to różnie sprzedają. Pogadał, zobaczył, czy faktycznie tak jest, jak mówi. Dopytał się po prostu, dopytał się. Wiadomo, że kupno w sklepie, no raz, że mamy gwarancję od momentu kiedy my kupujemy, a dwa, że, że mamy też spokój i powinno być wszystko okej. Okay. Co ja bardziej polecam? Oczywiście, że bardziej polecam nowy telefon, bo wtedy jest na pewno mniej problemów. Natomiast wiem, że ceny z telefonu są wysokie, więc warto też szukać oferty jakiejś bardziej atrakcyjnej. Ale przestrzegam, uważajcie i nie kupujcie kota w worku, zawsze oglądajcie sobie telefon, a jeżeli nie ma, no to szukajcie telefonu, który jest w waszej okolicy, no to starajcie się po prostu tak zrobić, tak żeby móc zobaczyć go przed zakupem fizycznie na oczy. G4 czy Honor 7, a może G Flex 2, co innego? Znaczy ja bym wybrał między G4 a Honorem 7, no właśnie któryś z tych urządzeń, bo to... Znaczy, G4 na pewno jest mocniejsza, tutaj nie ma co ukrywać. To jest mocniejszy telefon, bo to jest, to jest tak samo jak S6. To są dwa, moim zdaniem, takie najbardziej e, mocne telefony. No, znaczy są mocniejsze, ale to są telefony, które rzeczywiście w ciemno polecam, bo i z jednego, i z drugiego byłem mega zadowolony. Mają swoje błędy, wiadomo. E, Honor 7 również, jest bardzo ok i myślę, że tutaj cena będzie troszkę bardziej atrakcyjna w przypadku Honora 7, bo LG G4 jednak tam. Poniżej 2000 ciut. Honor 7 można już bliżej 1,5 dostać. Więc wszystko zależy od tego, ile chcesz wydać i co to by się bardziej podoba. Czy bardziej ci się podoba aluminiowa obudowa i skaner odcisków palców, który świetnie działa w Honorze 7, czy jednak manualne ustawienia w LG G4. No, trochę lepsze podzespoły, moim zdaniem. No i ładniejsza troszkę nakładka. Czy da się zlikwidować rysy z ekranu? Są jakieś specjalne, raz, nie wiem, roztwory, które można rozprowadzić na ekranie, widziałem. Dwa rozwiązania są specjalne takie folie, które jakby, no wypełniają, jak naklejasz ją, no to ona wypełnia te dziury, które powstają gdzieś tam przy, przy ryskach. Ale próbowałem to kiedyś, nie wiem, na jakimś starym telefonie chyba. I nie wyglądało to jakoś super dobrze, ale to było kilka lat temu, może teraz te folie są dużo lepsze. Super kanał, moje pytanie brzmi następująco. Dziękuję. Co lepiej wybrać? G4 czy Honor 7? Aha, no to jest to sama sytuacja co kolegi. Myślę, że, 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 że odpowiedziałem już jakby wydajność baterii, aparat oraz ciekawe rozwiązanie o telefonie. No myślę, że jeden i drugi jest naprawdę bardzo fajny. Fajnie, fajne w tym Honorze jest na pewno to, że, że mamy ten skaner odcisków palców. To jest mega fajna sprawa. No i że mamy aluminiową budowę i to ładnie wygląda ale G4 to jest nadal bardzo dobry telefon i, i tutaj go też polecam, tak jak mówiłem, w ciemno, więc co bardziej się to by podoba? Przejrzyj sobie w markecie gdzieś tam, jak wygląda nakładka, jak wyglądają motywy, co możesz zmienić, co nie możesz zmienić, co bardziej to by odpowiada, który lepiej trzyma ci się w dłoni i wybierz ten po prostu, który jest dla ciebie bardziej odpowiedni. Myślałem, że tylko mnie nienawidzi ten przycisk blokady w Edge Plusie. Nie, nie, u mnie jest to samo, chociaż ja teraz mam znowu miękki Miękki. Też raz, e, kilka razy chodzi miękko. Ciężko jest się przerzucić z. z no, 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 co mogę powiedzieć o tym przycisku? no Niestety, ciężko jest się przerzucić z dużego telefonu na mniejszy. W moim zdaniem tak z 57 na 57, bo już się zastanawiam nad y, S7. Tak, to będzie na pewno ciężkie. Znaczy, na pewno odczujesz jedną, jeden, jeden, jeden duży plus że ten telefon będziesz mógł spokojnie sobie wrzucić do kurtki, do spodni, że będziesz go trzymał w jednej ręce i osiągasz cały ekran jedną, jedną dłonią. A mimo wszystko, no tutaj jednak czasami zdarza się, że, że po, no pomagasz sobie tą drugą dłonią, więc no nie oszukujmy się. Ale też zauważysz, że po prostu tutaj przestrzeni jest mniej, że, że te rzeczy gdzieś tam, większe strony i tak dalej, to to, że mogę więcej zobaczyć. Szczególnie jak gdzieś tam blisko miałeś telefon, no to yy, to są takie rzeczy, które gdzieś tam odczujesz. Natomiast komfort użytkowania na pewno wzrośnie. To, 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 to na 100%. Po co się kupować Nexusa 5 zwykłego? Znaczy zwykłego? Co znaczy zwykłego? Moim zdaniem, znaczy dużo osób wypadł bardzo słabo ten model. Ja się zdziwiłem, bo u mnie naprawdę ani się nie zacinał, ani się jakoś nie grzał. Obudowa ok, może nie była jakaś super zbudowana i trochę skrzypiała gdzieś tam. Miałem gdzieś tam jakieś drobne problemy chwilowe z wyświetlaniem tej lampy LED. No, ta powiadomień zniknęła, ale później się pojawiła. Więc uważam to za jakiś tam przypadek. Dużo osób gdzieś tam, no po prostu nadrzekało na ten model i ja uważam, że to było bardzo, bardzo fajne. Kiedy będzie live? Myślę, że w piątek zrobimy. Myślę, że w piątek. Gdzie TAP E? No i u mnie nie ma go. Nie, nie ma go jakby dostępnego w sklepach. Chociaż nie, widziałem go w brandstorze, ale nie było go nigdy do wysyłki, więc jeżeli chodzi o Samsunga, bezpośrednio, więc ciężko, ciężko mi tutaj po prostu go było wyrwać z Brandstore'u. Nawet witaj, Robert. Ciekawi mnie, ile czasu potrzebujesz na zaznajomienie się z urządzeniem, aby móc nagrać pierwsze wrażenia recenzji. Tak, w ogóle to super kanał. Cieszę, cieszę się, że już wszystko dobrze z kręgosłupem. A, dzięki bardzo. Wiesz, co? Jeżeli chodzi. No... Jeżeli chodzi o, o rozpakowanie, no to, to wiadomo, no tam, tam teraz doszedł efekt tego, że, że po prostu oprócz rozpakowania jeszcze jest konfiguracja, więc to trochę czasu trwa, no to nie jest jakoś tam dużo, ale okej. Okay. Pierwsze wrażenie zawsze mogę myślę, że tak po, po dwóch, trzech, czterech dniach różnie, bo, bo to zależy, bo jak mam kilka urządzeń, znaczy no to wyglądał nie tak, że na przykład, no nie wiem, tu leży motka, tu leży lumia, yy, w saloniek siedzę gdzieś tam sobie po prostu przed telewizorem. Teraz to leży A7. W kuchni Alcatel leży, więc te telefony są porozsyłane po domu i teraz tak. Jak ja dziś wychodzę, korzystam z jakiegoś. Oczywiście mam powkładane karty SIM, z którego najczęściej korzystam. Teraz chyba A7 mam włożoną, bo do pierwszych wrażeń chcę na poniedziałek. Więc mam po prostu włożoną teraz A7 i z niej korzystam tak, jakbym normalnie korzystał. jest numer telefonu, na które też przechodzą jakieś, jakieś połączenia i tak dalej, i tyle. I czasami telefon też leży, tak jak na przykład nie wiem, te Edge Plus też teraz, oj, też teraz leży i nic z nim nie robię. Kwestia z tego taka, że, że po prostu jak wychodzę z domu, no to tak, to mówię, biorę swój telefon zawsze, no bo tu mam główny numer i biorę ten, gdzie mam drugą kartę SIM i biorę jeszcze jeden, bo zawsze wkładam je w te od szalonej maszyny, w te takie pokrowce, bo tu wchodzą dwa. Mam zwykły i jeszcze tu wchodzą dwa, więc tu wkładam dwa telefony i wkładam, wrzucam je albo do kurtki, albo do torby i idę. No po to, żeby po prostu, jak będę gdzieś tam w jakimś fajnym miejscu, żeby zrobić zdjęcia i żeby te zdjęcia były też na dworze, nie tylko w domu, więc no trochę co zajmuję, a recenzja no to już później rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy jest wszystko już gotowe. Co do tej gierki, dlaczego nie mogę jej pobrać, nie wiem dlaczego, bo nie mam tego urządzenia, żeby to sprawdzić bezpośrednio jakby, no bo ciężko mi powiedzieć. 7 czy P8? To takie Ja bym wziął Honora 7. Dlaczego? Jedyny minus Honora 7 względem P8 to jest brak trybu malowania światłem. Eee, tego, te, tego, po prostu tego typowego trybu. Chociaż można to zastąpić trybem nocnym, który jest świetny w Honorze 7. Eee, I soczewka nie ostrzy tak bliska jak Pełsem C. Półsemka naprawdę potrafiła prawie zdjęcia makro robić. I to było bardzo fajne. Zresztą podkreślałem to w recenzji. Natomiast Honor 7 ma świetny skaner odcisków palców. Ja bym głównie z tego powodu też wziął to urządzenie. Który telefon lepszy, Edge Plus czy iPhone 6S? 6S-a nie miałem, S6 Edge zwykły. To jest fajny telefon, natomiast ja nie wiem, czym bardziej, albo nie dołożył do Edge Plus, albo został przez S6, bo. No nie wiem, dla mnie ten S6 Edge po prostu jest. No dobra, on jest okej, okay, w porządku. Tylko że. Zastanawiam się, no bo on nie dostał cały czas tego Apps Edge, tak? Mamy to People Edge, chociaż ja też na telefonie korzystam tylko z People Edge. Z Apps Edge nie korzystam i i, i tyle. W każdym razie, no, no nie wiem, no, wydaje mi się, że ja nie miałem, ciężko mi powiedzieć, Edge jest jak najbardziej w porządku. Jaki telefon do 1000 zł z Androidem 6.0? No to chyba Moto G jedynym telefonem jest trzeciej generacji. Co sądzisz o GFlex w stanie 6.0? Tego nie wiem, tego nie wiem, A recenzja jest Flexa, naprawdę fajne urządzenie. Może z tą regeneracją to trochę przesadzili, jeżeli chodzi o budowę, ale to jest takie specyficzne, zakrzywione. Specyficzne urządzenie, więc kwestia przyzwyczajenia. A jeśli chodzi o J5, dobrym aparat czy robi ładne zdjęcie z przodu z tyłu? Nikola. Zajrzyj do recenzji, no kurczę, po to robię tę recenzję, żeby można było zobaczyć. To jest naprawdę średniak, tak? To jest średni telefon. Są rzucone zdjęcia, zawsze w pełnej jakości, po to, żebyście mogli zobaczyć sobie, jak to faktycznie wygląda. Czy, czy ta jakość zdjęć jest zadowalająca, czy też nie. Życzę Ci powrotu do zdrowej i rozwoju kanału. Dzięki. Parę pytań ode mnie. Okej. Okay. Mam smartfon z LT. Mam pytanie: czy telefon korzysta z LTE podczas korzystania z transferu danych? Kiedy telefon korzysta z LTE No, musisz mieć napisane LT albo 4G. Co robisz na starcie na swoim nowym, prywatnym telefonie? Instalujesz yy, nowe, niebrandowanego softa, żeby nie mieć powiązań z usługodawcą, takimi jak Orange, Play itp. Powiem Ci, że ja ostatnie umowy, bo mam w T-Mobile, ostatnie umowy, które brałem w T-Mobile, chyba dwie, brałem już bez telefonu. Więc ja biorę bez telefonu, telefon kupowałem zawsze na wolnym rynku, teraz też mam z wolnego rynku i, i tyle. Yy, więc tutaj Ci nie poradzę. IOS czy Android? No, kwestia indywidualna, co to by się bardziej, co to by bardziej pasuje? No, Android ma więcej możliwości, moim zdaniem, mimo wszystko. IOS, no, troszkę będzie bardziej płynny i bardziej stabilny. Więc to jest wszystko, wszystko podejście indywidualne. Z jakiego typu ochrony z korzystasz? Pozdrawiam. Ja mam clear covera w Edge Plusie. Jest film też, więc zapraszam. Cześć Robert, mam pytanie a propos Go Play, którego masz obecnie do swój jak dobrze się wydaje. Czy mógłbyś powiedzieć, jak sprawdza się w nim odbiornik GPS bez wspomagania sieci? Chciałbym nabyć i wykorzystać jego nawigację motocyklową, za granicą między innymi. Dzięki. Postaram się to poruszyć w, w recenzji, ok? E, mam dwa pytania. Jaki smartwatch? Przede wszystkim okrągły. Do 500 zł. Do okrągłej do 500 zł to może być ciężko, yy, znaczy okrągłe, no mamy te nie, nie 360 stopni. To masz albo Alcatela One Touch, yy, One Touch yy, to jest Hotel yy, Watch, a, albo mamy yy, Moto 362 generacji. LG tych wszystkich tam jakieś rozwiązania miałem, więc niestety nie polecę. Jaki telefon się spisze do grania? P8 czy Honor? Mi się daje, że Honor jest mocniejszy po prostu. Okej, okay. siema dziwi mnie ten pęd do Antka M skoro 5.1.1 śmiga, okej. Okay. Wiesz co, no nie dziwi mnie, ja bym chciał, mnie najbardziej interesuje w Androidzie 6.0 nie to, że tam wygląda ładniej czy coś, że daje tam skaner odcisków palców natywnie i tak dalej. Najbardziej mi interesuje ten DOS, czyli jeżeli telefon leży, to dlaczego on ma zużywać jakoś nadmiernie Ilość energii, skoro ja z niego nie korzystam, a to jest podobno świetnie rozwiązane, znaczy podobno to działa po prostu, bo widać po wykresach, że zużycie, zużycie, jak odkładasz telefon to jest kreska taka, a niestety na Androidzie M jest często tak, że w noc ci urządzenie tam z 20% rozładuje albo i więcej, więc... Od jakiegoś czasu mam S6. Jak wygląda sprawa z ładowaniem na stacji do końca, gdy mam założony cover, a telefon muszę za każdym razem ściągać, jak chcę ładować, czy nie. Pozdrawiam. Chodzić do Stację do końca. Nie wiem. O dokującym to nie wiem, bo nie miałem. Natomiast jeżeli chodzi o indukcyjną, to nie. Ja ładuję, pomocą, przez clear covera indukcyjnie ładuję bez problemu, więc o stację dokującą to nie wiem, o którą chodzi. Cześć, witam. Czy to prawda, że nie pojawi się Samsung Galaxy? Tego jeszcze nie wiem. Ma być Note 6 na naszym rynku. Za wcześnie by mówić. iPad mini 3 czy Samsung Galaxy Tab S? Cięż... Ciężko powiedzieć, bo, bo u mnie z tym Tabem S ostatnio mówię, no niestety tam ma jakiś. Ja bym musiał go resetować, więc to jest kwestia. Nie miałem mini 3, więc ciężko mi tutaj się określić, ale Tab S ostatnio u mnie troszkę. Zamula. Kiedy Android 6.0 na S6? Nie wiem, czekamy też wszyscy chyba. To samo z Note 4. Myślę, że będzie, ale to kwestia, hmm, kwestia czasu. Na pewno dłużej jest w pierwszej kolejności. Jest na pewno rodzina S6 cała. I Note 5. Kiedy iOS 9.3? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy już czasem go nie ma. iPhone 5S S6. Znaczy nie, z tych to S6 by wziął najlepsze. Najlepsze i będziesz najbardziej zadowolony. Aparat jest najlepszy w tych urządzeniach też. Mam kilka pytań. Kto wysłał zaproszenia z Samsung Polska na wszystkie konferencje? No, Samsung Polska, są odpowiednie osoby z PR-u bezpośrednio Samsunga, są osoby, które z agencji wspierają. No więc to, to wszystko zależy. Macie wszystkie, wszystkie jakby informacje do Samsunga, jeżeli macie jakieś sprawy, macie samsungmedia.pl tam macie strony, gdzie są wszystkie informacje prasowe, do których my mamy też dostęp i wszyscy inni yy, i też są, yy, jak to się mówi i tam są tam adresy do ludzi związanych z Samsunga. Co Zenfon yy, Zenfona 2 czy iPhone 5s? Z wyglądu iPhone 5s na 100% bo nie jest nie jest ładny chociaż, ale wydaje mi się, że na na zdjęcie, ale chociaż to, to jest podobny poziom, to jest podobny poziom. Ciężko by powiedzieć, powiedzieć, ja długo nie, nie miałem nigdy na dłużej, niestety co byś powiedział na film, w którym rozmawiasz z jakimś gościem youtuberem na dany temat, na przykład za pomocą hangouta? Mam taki plan, mam taki plan, to co prawda będzie, to co prawda będzie spory, spory youtuber gamingowy, może nie jakiś tam największy, ale ja raczej no więcej subskrypcji ma ode mnie. Znamy się dość długo, nie osobiście, ale piszemy sobie co jakiś czas. Nie będę mówił o kogo chodzi, bo nie wiem, czy to wyjdzie na 100%. Natomiast mamy też plan, żeby sobie razem zagrać i pogadać o technologiach, żeby połączyć te dwie rzeczy. Więc wydaje mi się, że to może być fajne. S6 Warto czekać na promień S7, kiedy trafi do sprzedaży. No, liczę, że marzec, kwiecień, ale myślę, że warto. Znaczy, ja bym się po prostu wstrzymał, jeżeli nie musisz teraz. Co wybrać? g albo S5 Z tego zestawienia bym wybrał. P8 Lite czy A3, 2, znaczy nie, no, A3 2016. Nawet jeżeli parametrami bardziej nie, nie przekonuje, to na pewno yy, wydaje mi się, że. Znaczy, P8 Lite na pewno będzie jej, jej świetnym urządzeniem, ale wydaje mi się, że ze względu na jakość wykonania i wygląd urządzenia A3 2016, no strasznie by mnie kusiło. Wolałbym chyba A3, bo telefon działał sprawnie, aparat jest taki sam jak w 5, więc ten aparat jest dobry. Na pewno. To jest albo ten sam, albo lepszy poziom niż w P8. Wydajnościowo może go jedynie być gorzej, troszkę w A3. Kiedy polska premiera s 7 Tego nie wiem. Tego nie wiem. Będziesz miał może A9 Pro? Boże, no nie wiem, że coś takiego jest. Przyznam szczerze. <laughs> Bo nie śledziłem ostatnio. Powiem Wam, że jeżeli tylko w Polsce nie będzie odpowiedział, to wydaje mi się, że nie. Jak ty, to, jak ty robisz, że na recenzjach kamera bardzo powoli i stabilnie przybliża się do telefonu? Czego używasz na takich ujęciach? Eee, mam slider. Mam slider. Nie, tu go nie widać. No i jest mój sprzęt na kanale, chyba, czy nowy sprzęt, tak się nazywa ten film, więc możecie zerknąć. Eee, dziewczyna mojego brata kupiła i od 500-800 zł. Czy to była najlepszy wybór oprócz po 8 lików, że otrzymała jeszcze szkło na telefon? No myślę, że spoko, okay, no. Dużo osób zastanawia się między J5 a P8 Lite i oczywiście chyba P8 Lite trochę lepiej na papierze wygląda, natomiast kwestia tego, co komu pasuje. Ja zawsze mogę zasugerować, ale wybór należy do Was oczywiście. Jaka aplikacja, która wyłącza, w tego co włączy, telefon? W P8 Lite chyba jest to w standardzie, w, w sam, jako samą aplikację tego chyba nie wiem. Chociaż nie, w P8 nie wiem, czy to jest w standardzie, w Olive to jest w standardzie. Jak skutecznie osłudzić procesor? A dokładnie jest Napa 410 50. Oh, przy, przy 20-minutowym graniu. No najlepiej, mamy zimę, więc nie jest taki wielki problem. To najlepiej po prostu położyć później telefon szybko na parapet, blisko okna. Po prostu go chłodzić. To jest chyba najlepsze. Mam A3 yy, Ace 3 o Boże, yy, LT i mam 601, oczywiście Root. Yy, no tak, ale działa to jakoś. Waga, przypomnę, i w prawie 3 na Lumi 500 da się streamować z Xboxa. Będzie, 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 spoko, spoko. Bez paniki. Może, może być używany, ale co? Hmm. Go Play czy po 8 Lite? Po 8 Lite będzie mocniejszy, moim zdaniem, chociaż 8 go, go Play po prostu jest takie, że, że możesz go sobie zanurzyć i jak Ci upadnie, to się nic z nim nie powinno stać, więc... Szkoda, że nie ma żadnych Chińczyków. No chciałbym Chińczyki, ale co mam zrobić? No, jak Ci się podoba nowy YouTube na telefonach? No, wygląda ciekawie, wygląda ciekawie, a jakoś specjalnie nie, nie przykładał tego wagi. Ważne, żeby po prostu mi się otwarzały filmy. Witam, mam pytanko co do Asusa ZenFone 2. Hmm, czy polecasz ten telefon, jak nie, to inny w tej cenie? Czy są, jakie są największe wady i zalety tego urządzenia? Czy to prawda, że ten telefon generuje większe fale, chyba elektromagnetyczne, niż inne telefony? Kurczę, tego nie wiem, tego ostatniego to nie wiem. Największe wady i zalety, znaczy, na, pewno, na pewno tam z tego ramu jest sporo, jest fajnie zarządzany. Hmm, jest sporo ustawień w tym urządzeniu, nie jest on najcieńszy. Kolejna kwestia jest taka, że nakładka nie musi się wszystkim podobać, aparat no, nie urywa, nie urywa, jest dobry, ale nie urywa, czy coś lepszego w tej cenie, ciężko powiedzieć ile kosztuje dokładnie teraz Asus Zenfone 2, i Musiałem to wszystko jakoś sprawdzać, więc to jest troszkę problematyczne, natomiast ja polecam, no i, i, i mówię, i, i są w niektórych filmach, czy tam w live'ie chyba, a jeżeli wejdziecie sobie na bloga, no to macie tam zakładki telefony do 500, 1500, 1000, 2000 zł, i wyszczególnia Wam się wyszukiwarka telefonów. E, możecie sobie zerknąć, jakie są modele w danych przedziałach cenowych. E, tak. E, jak to jest, że czy Neo dostał już 511, a na Noczy 3, który jest wyższym urządzeniem ma jeszcze 50. Może przygotowują się bardziej na. Hmm, ciężko powiedzieć, bo na 60, czy nie, ale. Ciężko powiedzieć. Nie wiem dlaczego. Nie, nie mam pojęcia. Niestety, powinno być na odwrót, to prawda. To będzie lepszym wyborem: S7, czy dołożyć do S7 Edge? Znaczy, nie wiem, no zauważyłem w ogóle dziwne, dziwne troszkę, bo jeżeli to się wszystko potwierdzi, to co jest, że tak powiem, huczy w necie, to wychodzi na to, że S7 Edge bez plusa będzie większy od zwykłej S7. No i to jest dziwne dla mnie, bo tak nie powinno być. Znaczy, to, to nie do tego nas przyzwyczaił Samsung. Zaczymy. Czy będę kupował S7? Najpierw chciałem przetestować urządzenie. Najpierw chcę zobaczyć urządzenie, i tak dalej. No Mam świetny smartfon. Nie wiem, jakie będą różnice. Mam nadzieję, że szybko dostanę do testów też te urządzenia, żeby je porównać z Edge Plusem. I, I wtedy sam się też przekonam. Planuję kupić telefon w, w tym lub przyszłym tygodniu. Mój wybór padł na Asusa. Tak, 4 GB. No, wolałbym tego 4 wziąć. Telefon potrzebuję do przeglądania Facebooka, Messengera, raz na przykład oglądania YouTube'a i poradycznych graniu gry. No, mi starczy na około 2 lata, sam nie wiem co wybrać. Proszę o pomoc. Tak jak mówiłem, no, nie wiem co tam jeszcze jest w tej cenie, czy nie pamiętam, to chyba jest poniżej, to jest chyba 1200 zł, coś takiego. No, jest sporo, sporo ciekawych modeli. Można też spróbować dołożyć np. do jakiegoś Honora 7 czy do p jest to jakieś rozwiązanie, ale Asus rzeczywiście radził sobie płynnie. Jeżeli wygląd pasuje, bo, bo on może nie jest najpiękniejszy, to, to, to oczywiście jest to, jest to fajne rozwiązanie. Eee, tak. I eee, tak jadę do Barcelony za tydzień, w niedzielę właśnie, dlatego QNT nie będzie. Warto kupić Note 4. Jak długo trzyma na baterii na nowym Androidzie? Tego nie wiem. Znaczy teraz korzysta moje narzyszone, ale tam się nie zmieniło, bo nie wyszedł jeszcze 6.0. Eee, tak jak, mówiłem, tak jak mówiłem, to urządzenie no na MC nie radziło sobie super na baterii. Liczę, że na czym na, na, znaczy na, na nie radziło sobie świetnie na baterii, natomiast mam nadzieję, że na MC będzie lepiej. Ale to jest nadal fajny smartfon ze świetnym aparatem, z rysikiem. No właśnie, to jest ta informacja odnośnie forum i macie też link w poprzednim firemte, więc za 950 do testów. No, mam dostać po 550 Wybrać Honora 7, czy może coś lepszego w tej cenie? Honor 7 to jest naprawdę fajny sprzęt w dobrej cenie. W ostatnim firemte wspomniałeś, że są polskie kanały, na których jest Note 5. Mógłbyś je powiedzieć jakie? O ehm, polskie kanały. No Porchinio i teraz chyba od Porchinio Mateusz Witczek dostał. Kto to jest Mateusz Widczak? Mówiłeś o nim, że udało mu się dostać urządzenie do testów, mimo że nie jest pełnoletni? No, no tak, no, no dostał, no co. Znaczy, jeżeli masz pytania z tym związane, no to możesz do niego napisać. E, ja nie będę jego ambasadorem, więc i e, wypowiadał się za niego, więc możesz po prostu do niego zerknąć. I jego podpytać. No więc wybór padł na P8. Zdecydowałem się na tyle argumentów, to fakt, że trafiłem na świetną promocję, które mm, trudno było się oprzeć. Pierwsze wrażenia mocno mieszane. O. No dobra, to możecie sobie przeczytać, ja też sobie to przeczytałem. Mógłbyś dopytać Samsunga, jaki układ graficzny jest, siedzi w Exynosie 7580? Ile Marzeni. Wszędzie piszą, że mali te 720 twardzenia, ale wyniki benchmarków i wydajności są zbyt. Dobry wskazują na MP3. Czy mieli do czynienia z błędem, który został masowo powielony na zasadzie kopii w klej? Pewno tak, to jest wiele że taki, takich błędów, więc nie doszukiwał się tutaj błędu. Jeżeli chodzi o, o to urządzenie, to najpierw w CPU-Z sprawdzić, albo też w innej aplikacji, tak mi się wydaje. Jak sądzisz, czy seria J będzie miała aktualizację Android a No tak, na bank J1 w pierwszej kolejności. Nie wiem, nie wiem, tego nie wiem. Znaczy, wykaz, wskazywało, wskazywałoby na to, że, że warto. Znaczy, było zaktualizować i od piątkę, no bo to się zrobił fajny średniak, popularny dość. I głupio, jakby ludzie zostali na drużynie 5.0. Ale co do planów aktualizacji, tego nie wiem, niestety. Eee, mam takie pytanie, gdy wyłączam swój telefon S5 Nano wieczorem, godzina 12, a włączam rano z 40 Sprintbaseur, jakie. Miałem wieczorem, robi się 33%. 3%. Wiesz, może o to chodzi? Czy normalnie, ale jeżeli wyłączasz go na noc, czy po prostu go odkładasz na noc? No, jeżeli odkładasz, no to na pewno coś tam po prostu wcina baterię. I to jest kwestia jakiejś tam aplikacji, która ma dostęp do powiadomień, czy, czy do lokalizacji, i co jakiś czas lokalizuje, używa tam GPS-a albo e, BTS-ów, czy Wi-Fi. E, natomiast jeżeli go wyłączasz i włączasz, to tak nie powinno być. Ale przyzwyczajono to, to oczywiście też telefon w stanie czuwania trochę zużywa energii, więc no 7% to nie jest tragedia. Czy według Twojej wiedzy znaczny wzrost popularności telefonów chińskich producentów ma miejsce w podobnym stopniu w całej Europie, czy raczej jest to zjawisko charakterystyczne tylko dla na naszego polskiego rynku? Wiesz co, wydaje mi się, że w całej Europie, tylko że u nas może być to bardziej odczuwalne z jednego prostego powodu, no bo u nas jednak w stosunku do całej Unii Europejskiej Gdzieś te zarobki są najniższe, więc ludzie też szukają tańszych telefonów, dlatego ta popularność też rośnie. Sporo recenzentów ma te urządzenia, może je przekazać, czy może je przetestować. Jeżeli one wypadają faktycznie OK, no to to później no to później po prostu ludzie to kupują i tyle. Ale nie no, czekam, może mi się uda załatwić jakieś liczki, bo bo rozmawiam na ten temat, więc spokojnie. Jako, że testowałeś te trzy urządzenia, to ciekawi mnie co byś wybrał i dlaczego. Oneplus 2, Moto X Style, czy Nexus 5X? Wybrałem Moto X Style, bo jest największa i najbardziej mi chyba leżała fajnie w dłoni, mimo tego, że była gruba. Yy... Oczywiście chyba najlepszy, tak jak kolega tutaj pisze, najlepszy stosunek ceny do, do wydajności ma Oneplus 2, ale... Najwięcej chyba też bajerów ma, wydaje mi się, Oneplus 2 z tych wszystkich, bo w Nexus 5X nie ma za dużo. Moto X-Style też nie za dużo, ale ja bym chyba wybrał Moto X-Style. Najbardziej by mi pasowało. Znaczy, pytasz, co bym wybrał? To bym wybrał. Eee, chyba to właśnie. Cześć Robert, mam dwa pytania. Zrobiłem ostatnie ustawienia fabryczne w g 3 i teraz menu aplikacji ma dwie ikony obok siebie: dysku Google i odinstalowanego. Eee, tak, ustawienia fabryczne, znowu zakrywę mnie schodzi. Tak, bo to są ostatnie rzeczy, które eee, to są jakieś te dwie ikony, o których mówisz, w podwójnej aplikacji. To, to, są, to jest takie połączenie, że chodzi o to, że możesz tam kliknąć, żeby odpaliły ci się automatycznie dwie aplikacje na raz. I one się chyba zmieniają z tego, co zauważyłem, bo na czym ja to testowałem? Na, na V10 chyba. Z tego, co zauważyłem, to to jest tak, że te dwie aplikacje, w zależności od tego, co wcześniej wyświetlasz, one się tam pojawiają, więc to, albo można to jakoś zapisać, więc Wydaje mi się, że to w ten sposób działa. Mój drugi problem jest taki, że jeżeli wejdę na ble jaką stronę yy, ładuję i po prostu przekieruję mnie na jakąś stronę z komunikatem, że twój telefon został zainfekowany gdzieś tylko na Wi-Fi, a na komórkowej nie. Znaczy moim zdaniem, yy, moim zdaniem jest to wina. Wyczyść przeglądarkę przede wszystkim, bo podejrzewam, że coś tam się yy, niedobrego zadziało. Sprawdź aplikację. Ja zauważyłem, że to jest yy, problem yy, Część osób, których domy gdzieś tam pisały i rozwiązaliśmy ten problem, to była część na przykład problemów związanych z aplikacjami typu jakiś tam Soccer Life, meczyki. Są takie jakieś aplikacje, które pozwalają na streamingowanie obrazu z jakichś tam meczów eee, po prostu tam nielegalnie, bym powiedział. I niestety to infakowało telefon, więc i wrzucało po prostu takie reklamy, bo to są reklamy, które się po prostu gdzieś tam odpalają. Więc wyczyść przeglądarkę i odinstaluj wszystkie ostatnie jakieś tam podejrzane aplikacje, takie niesprawdzone. I mi się wydaje, że powinno być ok. się Robert, czy dobrze Ci się korzysta z Androida 6.0? Myślę, że wszystko zależy od tego, na jakim urządzeniu, tak, bo jeżeli chodzi o czystego Androida, to bez problemu. Kiedy pojawi się Alcatel OneTouch i DOL4? Nie wiem, mam nadzieję, że na MWC uda mi się ograć. No nie, Mariuszu, nie jestem zadowolony z tego, co robisz, bo to nic mi nie daje. Bo sztuczne konta niestety są bezsensowne, więc... Subscri subskrypcje nic mi nie dają, liczy się oglądalność i, i, i to, jak jest zaangażowanie, więc... O ile nie będziesz z, każdego filmu od początku do końca oglądał na tych tysiącu kont, które założysz, to to, to, to się nie, nie ma nijak do, 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 tego, do, do sprawy, że tak powiem. Nie, no, nie no bez przesady. Oszczęść sobie roboty, to raz, a po drugie, no, bez sensu. Hmm, Pamiętaj, teraz będą przybywały suby, bo konta są szybko tworzone, już 30 masz więcej. Dzięki mnie. Tylko żeby stworzyć potrzebuję jakichś numerów to biorę od kolegów lub kupuję stary za 5 zł w sklepie. <laughs> Nie no, bez sensu, naprawdę. Proszę oszczędź sobie, szkoda, te pieniądze możesz wydać na coś innego. A wystarczy jak tylko po prostu ty i inni będziecie mówić gdzieś tam na jakichś forach właśnie czy jakichś innych miejscach, gdzie można oczywiście mówić, że, że mo ktoś może sobie wpaść tutaj do mnie na kanał i będzie fajnie. Chciałbym zapytać, co jest lepszym wyborem, Honor 7 czy Meizu MX5? Nie miałem, MX, miałem MX, MX4. Yy, Honor 7 mogę po, jakby polecić z całą odpowiedzialnością. Dlaczego sądzisz, że s 5 jest lepszym wyborem niż No 3. To byś brał? Yy, znaczy dlaczego? No nie wiem, dlatego, żebym się lepiej korzystał po prostu z niego. To byś wybrał Galaxy G4 czy s 6. To są telefony, które obecnie, które weźmiesz, będziesz zadowolony. Yy, tutaj nigdy nie mam zwycięzcy, wszystko zależy od tego, który interfejs bardziej ci pasuje. No G4, na przykład, nie ma tam skanera odcisków pasów, który ma S6. No, jest kilka jakichś tam ciekawych ro rozwiązań, które ma jeden, który nie ma drugi, ale są świetne urządzenia, naprawdę. Po jakimś czasie, użytkowania te problemy się pojawiły. Dziękuję Ci za ostatnie odpowiedzi dotyczące V10 zarówno pod recenzją, jak i w poprzednim klientu. Nie ma problemu. Pomyślałem. Przemyślałem sprawę do wyboru telefonu i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wydawać tak dużo na V10, choć bardzo chciałbym go mieć. No cóż, gdy ma się 24 lat, to kasa jest potrzebna na inne rzeczy, no pewnie. Zamówiłem więc u operatora G4, ale niestety bez kurzonej klapki kolor stanowy. Klapkę może sobie dokupić, więc nie ma, nie ma problemu. Tak, widziałem właśnie, że napisałeś na o, Lenovo Yoga 2 tablet na, na tym na forum, więc dzięki. Hej, mam pytanie, który z poniższych wymienionych smartfonów jest najlepszym względem płynności w grach? Aparatu A5, stara S5 Neo czy J5? Wydaje mi się, że S5 Neo będzie chyba najlepszy, miał najlepszy aparat. Czy do Polski wejdzie NOD5? Nie ma. nie ma. Jest w trzech sklepach. Hmm. Znaczy, na cenę nie widziałem, że był, ale jest w kilku sklepach faktycznie na Allegro. Podobno niektórzy kupowali w tym jednym z tych sklepów, który ma w nazwie Diodę. Taki, taki, taki skrót, znaczy na, część nazwy to jest diode i rzeczywiście można to kupić i te faktycznie telefony przychodzą oczywiście nie, nie z polskiego rynku. Brak, sk brak slotu microSD w S6 jest dla ciebie minusem czy plusem? Minusem, oczywiście, ale już na tyle się przyzwyczaiłem, że zacząłem korzystać z chmur. To muszę przyznać. Znam osoby, które dla tych jest plus i sądzę, że źle w S7 wróci na kartę. Jak przysiadka się z, z S5 na S6, brakuje. Jakoś brakuje mi wejścia na kartę. Założyłem konto w OneDrive i wysłałem zdjęcia na dysk online, ale 23GB to, to sporo na zdjęcia i filmy miejsca, chociaż mi karty jakoś brakuje. Pozdrawiam. No mi też brakuje, też przesyłam zdjęcia na OneDrive czy gdzieś. Kwestia tego, że też dużo aplikacji mam u siebie, ale jakiś tam dodatkowych plików, które muszę mieć cały czas przy sobie. Natomiast no, fajnie jest zawsze jak będzie. tak no, Osoby, które mówią, że to jest minus. Nie trzeba z tego korzystać przecież. Jakiego używasz routera? Jaki router kupić do 250 zł? Boże, jakiego ja używam? Ja używam Tepelinka linka i Dalinka. linka dwa mam. Dwa mam, bo obok siebie, ale też zastanawiam się nad trzecim, bo, 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 bo chciałem jeszcze troszkę sobie wrzucić zasięgu na ogród przed latem, żeby latem jak siedzę sobie gdzieś tam na tarasie, żeby móc sobie spokojnie kompa wziąć i pracować na dworze. To by było fajne. Jest, jest link odnośnie, znaczy film odnośnie TP-Linka, wpisz sobie TP-Link na kanale i wyskoczy ci film. O co chodzi z tym forum, bo nic bardzo nie rozumiem. To wytłumaczyłem na samym początku, myślę, że to jest jasne. Bo Zielewki tutaj mówił, jak się przygotować do nagrania filmu, czy mógłbyś, tak, czy, czy mógłbyś się tak przygotować? Znaczy nie, ja znaczy, nie. każdy nagrywa inaczej i każdy inaczej uważa, żeby, żeby jakby ma swoją konwencję tak, no. ja próbowałem kiedyś, może nie, nie tyle co czytać czytać gdzieś tam napisany tekst, tylko rozpisać sobie to wszystko, tak jak on to mówił, mi to tak do końca nie wychodziło, ja wolę pójść na żywca bo to wtedy wychodzi płynniej, bardziej ładnie, jeżeli czegoś zapomnę to i tak to dogrywam, więc i tak to później połączę więc dla mnie to jest co jest najlepsze oglądanie na twoim, Co jest najlepiej oglądane na Twoim kanale? Chyba jakieś recenzje. Um, Note 4, S4, S5. One mają tam sporo wyświetleń. E, czy widzę jakieś osoby, które ściągają mój styl? Nie wiem, ale to, to. Nie wiem, no jeżeli nawet ktoś ściąga, no to ja nie widzę tym nic złego. niech sobie ktoś ściąga. Każdy ma swój indywidualny styl, ja mam swój. Są inni, którzy mają inny, lepszy, gorszy. Kwestia podejścia. Kiedy pierwsze wrażenie z face'a, Już niedługo. nagrać taki film, jak robisz film tak od A do -Z. z? Tak, chciałem nagrać, tak, tylko chciałem to zrobić przy pomocy, przy pomocy kamerki 360, a nie mogę na razie takiej dostać. Pozdrawiam, siema Robert, czy swoim Gears 2 masz założony folię ekran, jeśli tak to jaką, nie pogarsza jakoś wyświetlacza, teraz nie mam, ale generalnie miałem i miałem Trzemka, wyglądało całkiem nieźle, mają kilka chyba ofert, kilka różnych mają już, czy to prawda, że Nexusy nie są dzięki czystemu Androidowi, nawet gdy... Się gdy go się długo używa, na przykład dwa lata, czy warto go jeszcze kupić Nexusa 5? Jak sprawuje się Surface Pro 4, Starface? Niedługo będą jakieś pierwsze wrażenia, a Nexusa 5 się słabą baterię miał. Ja go nie testowałem, niestety. Ale coś w tym jest, że, że jednak one nieźle sobie radzą, jeżeli chodzi o baterię, znaczy jeżeli chodzi sobie o, o dłuższe użytkowanie. Więc wydaje mi się, że tak. Ostatnio zauważyłem, że gdy odkładam S6 na autowarko, indukcyjną, telefon nie chce się odebrać. Zacznie się ładować na przerwano przerwane ładowanie, bezprzewodowe. Wiesz, czy może być spowodowane? No to musi być spowodowane tym, że na przykład masz zbyt słabą ładowarkę podpiętą do ładowarki indukcyjnej. Większe że musisz mieć. A drugie pytanie, jakie polecasz szkło hartowane D6? Znaczy, szkła to polecam od Szymka, miałem sporo tego. Robią dobrą robotę, ja nie umiem ich nakładać, ale sprzęt jest dobry, więc polecam od sprzęt, bo ja się jakoś specjalnie... no może gdzieś tam na produkt produkcie się zawiodą, ale generalnie jest jak najbardziej w porządku. Dobra, to było 162 QA. Teraz możecie pytać spokojnie o MWC, bo następnie QA będzie za... za dwa tygodnie, a w piątek postaram się zrobić live, ale nie obiecuję. Dzięki bardzo, trzymajcie się, to wszystko. Cześć, cześć, no i zapraszam na forum. Miłej niedzieli. Pa.